Przed nami 13. edycja znakomitego festiwalu filmów i spotkań niezwykłych. Spotkania z najwybitniejszymi aktorami, reżyserami i twórcami filmów polskich w tym roku będą miały miejsce nie tylko w Sandomierzu, ale również w Tarnobrzegu, Tokarni i Pacanowie. Festiwal rozpocznie się 29 kwietnia i potrwa do 3 maja. Jego szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej www.festiwalniezwykle.pl. Festiwal Filmów Niezwykłych to festiwal, który nie ma formuły konkursowej. Jest to festiwal spotkań, festiwal rodzinny, festiwal familijny, w którym działania festiwalowe są skierowane do różnych grup wiekowych. Bardzo istotną częścią festiwalu jest część edukacyjna. Festiwal to filmowe ogrody wyobraźni, które mają edycję w tym roku w Sandomierzu, w zeszłym roku w Lublinie. Są to warsztaty dla młodych ludzi. Mamy też warsztaty dla najmłodszych, spotkania, które obejmują wszystkie grupy wiekowe. Od juniorów, bardzo małych, to jest czytanie bajek, które w tym roku odbędzie się w Sandomierzu w Muzeum Diecezjalnym, ale również w Tarnobrzegu na Zamku Dzikowskim. Są to spotkania z aktorami, z reżyserami, twórcami filmowymi, wystawy filmowe, wystawy fotosów filmowych. W tym roku będzie to wystawa w sandomierskim BWA, gdzie zaprezentujemy fotosy pani Renaty Pajchel, wybitnej fotosistki z Ziemi Obiecanej. Ze względu na to, że mistrzem niezwykłym festiwalu filmowego sandomierskiego był Andrzej Wajda, chcieliśmy uczcić jego 90. rocznicę urodzin wystawą fotosów Renaty Pajchel na temat Ziemi Obiecanej, Ziemi Obiecanej. Festiwal, jego tradycja 13-letnia to moc aktorów, moc reżyserów, najwybitniejszych twórców filmowych polskich. W tym roku bohaterem głównym festiwalu będzie reżyser niezwykły Wojciech Smarzowski i aktor niezwykły Marian Dziędziel. Cykle filmowe poświęcone Wojciechowi Smarzowskiemu i Marianowi Dziędzielowi będzie można oglądać w dwóch sandomierskich kinach, w kinie Starówka i w kinie w Domu Katolickim. Zapraszamy serdecznie wszystkich do udziału w wydarzeniach festiwalowych. Są to koncerty. Koncert Jacka Cygana, Życie jest piosenką, który odbędzie się w Domu Katolickim w Sandomierzu 30 kwietnia. Jest to koncert, w którym aktorzy Teatru Polskiego w Warszawie wspólnie z Jackiem Cyganem będą prezentowali jego twórczość. Zapraszamy na galę finałową w Sandomierzu, która odbędzie się 2 maja, na której wystąpi Sonia Bohosiewicz razem ze swoim zespołem z programem, w którym częściowo znajdą się piosenki z filmu Ekscentrycy, a także przegląd innych utworów Soni Bohosiewicz, które wykonuje na scenie od wielu lat. Pierwsze 3 osoby, które przyślą maila na nasz adres mailowy tvl@tsm.tarnobrzeg.pl o treści Festiwal Filmów Niezwykłych, otrzymają karnet filmowy na 5 wybranych filmów z wyjątkiem przedpremierowego pokazu Wszystko Gra. Karnety będzie można odbierać od wtorku w siedzibie telewizji lokalnej przy ulicy Sienkiewicza 61/43 w Tarnobrzegu.